Witam Państwa, Dariusz Szpakowski wraz ze mną. Komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Głównym arbitrem spotkania jest człowiek, który słynie ze stanowczości. Ja lubię takich sędziów, tym bardziej, że potrafi krótko utemperować zawodników. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. Obraniak. Robert Lewandowski. Piłka chodzi jak po sznurku. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Wydawało się, że a jednak przejął. Oddał piłkę. Świetne podanie. Ależ akcja. Dośrodkował. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Piękne podanie. Dostrzegł partnera. To chodziło! Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Świetna współpraca. Znakomicie w pole karne. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Grosicki. Szaleńczy atakuje obrońca. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Szansa! No wsparli teraz bramkarza. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Grosicki. Pamiętasz, Włodek, jest takie zdjęcie z 1976 roku, na którym reprezentanci Czechosłowacji unoszą w górę Puchar Mistrzowski. Ale konia z rzędem, kto rozpozna na tych zdjęciach piłkarzy naszych południowych sąsiadów. Tak, pospieszył się z tym wyjściem, spalony. Piłka trafia do przeciwników. Gwizdek sędziego, ręka, rozpoczniemy od rzutu wolnego. Celnie, dobrze. No, zastąpił bramkarza. Broni! Piłka wychodzi w pole. Dobrze podał. O, świetny atak tuż przy linii bocznej. Ryzykownie, ale udanie. Okazja do dośrodkowania.
Dośrodkowanie. Nie udało się. Daleko wybijają. Teraz Jeleń. Obraniak. Dobre przejęcie przez obronę. Pierwsza odsłona poza nami. Minęło 45 minut. Koniec pierwszej części spotkania. Wyrównanej, remisowej. Nie widać faworyta. Trudno będzie rozstrzygnąć któremuś z zespołów to spotkanie. Śmiała decyzja trenera. Podwójna zmiana. Udane podanie. Był faul, słuszna decyzja arbitra, choć atak zapowiadał się imponująco. Sędzia przyznaje rzut wolny. Ach, w mur uderzył, szkoda. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Piłka wciąż w grze. Czy to wykorzysta? Aj, jaka bramka! Powtórce będzie widać, jak czysto uderzył tę piłkę. Niesamowicie wymyślił tę akcję, a potem to wykonał. Idealnie przymierzył w dolny róg bramki. Oddaje piłkę koledze. Świetna wrzutka. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładnie. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Dobra, piłka teraz do kolegi. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Robert Lewandowski. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Murawski. Brawo, ładnie podał. Niebezpieczna sytuacja. Dobre podanie. Dobre dogranie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Robert Lewandowski. Dobrze dograł. Dobrze dograł. Strzela! No, jest dzisiaj groźny i głodny gry i goli. Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Prowadzą i trener teraz daje pograć zawodnikowi z ławki. Robert Lewandowski. Czyste, udane wejście na skrzydle. Mamy tutaj zmiany w ustawieniu, Włodku, ale trzeba by nie za późno. Może jeszcze nie jest tak źle, ale właściwie muszą wrócić do gry. Podał do partnera. Centra, groźnie. Ach, szkoda. Z
Zostało 5 minut, a wciąż 1-0. Obraniak. Robert Lewandowski. Wszystko na jeden kontakt. Obraniak. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Aut. Piłka dla Polaków. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. No gdyby nie on, byłby gol. Coś niesamowitego. Karny dla Polski. Mamy bramkę, proszę Państwa. No bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. Dobijają jeszcze raz w tym meczu przeciwnika. Doskonale. No i zagranie w pole karne. I wyjaśniają sytuację. Niestety nic z tego nie wyszło. Ten gwizdek oznacza koniec meczu.